Hello wszystkim, z tej strony PGA, to jest kolejny odcinek czasu na niedogotowanego makarona ze szczyptu idiotyzmu i jako, że dawno nie było żadnej pasty o tematyce poków, to postanowiłem załatwić ten problem, poświęcając ten odcinek krapów, chyba wiadomo czemu. No więc zamierzam wziąć pod lupę pewną pastę zwaną Abandon Loneliness, którym pewnie będziemy porzucać samotność i się socjalizować. Tak więc przeszkadzajcie każdej osobie, którą spotkacie na waszej drodze, żeby nabić te socjalinkowe levele. To właśnie wyciągnąłem, czytając tytuł tej pasty. Być może nie wpadniecie na jakiegoś dresa i nie wrócicie do domu z pobitym okiem. Albo głową. Albo w ogóle nie wrócicie do domu, tylko pojedziecie do szpitala. Socjalizowanie się jest takie piękne. No to czas chyba już zaczynać pastę, nie socjalizować się. Dobra? Tak więc no, idziemy! Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam o dziwnej grze Pokémon, którą miałem w swoich rękach. A co innego można zrobić na tej stronie, która nazywa się Creepypasta Wiki? Tylko o takich rzeczach mówić! To jest całkiem inna i dziwna historia. No to zaraz się o tym przekonamy. Ale proszę, zostańcie ze mną i wysłuchajcie jej. Literkami. Jakiś czas po tym, gdy dałem kopię Pokémon Leaf Green przyjaciółce, ona powiedziała, że próbowała przejść grę, ale jest znudzona tym, że jest bardzo krótka. 20 godzin to nie jest krótki czas. Chyba powinnaś ją porzucić w takim razie, jak samotność. Postanowiłem zobaczyć, jak szybko się znudziła. Miała tylko 3-minutowy czas gry. Prawdziwy gaming grill. Ach, wymienił ją na lepszy model. Nazwała swoją postać Leaf. Być może dlatego, że tytuł gry był Leaf Green. Albo może w sekrecie należała do Greenpeace'u. Chciałem zagrać w nową grę, ale najpierw chciałem zobaczyć, czy kiedykolwiek opuściła Pallet Town. No chyba nie opuściła, skoro 3 minuty nie wiedziała, gdzie ma iść. Żeby aktywować event, w którym Oak zabiera cię do laboratorium i daje ci poka. Tak więc no, tak jak powiedziałem wcześniej, pewnie zważając na jej zajebiste skillet, to pewnie nawet nie wyszła z jej pokoju. Ha, tak zgaduję. Zacząłem grę poprzez poszukanie jej postaci. Leżała w jej łóżku, w jej sypialni. No to jest jeszcze gorsze, pewnie ta koleżanka myślała, że jej postać spała i temu gra była za krótka. Wyjątkiem było to, że łóżko było na środku pokoju. Wszystko inne zniknęło z pokoju za wyjątkiem TV i łóżka, ponieważ to są dwie najważniejsze rzeczy w pokojach. Kto by kurde przeżył bez telewizora i łóżka? A po lewej stronie podłoga miała ciemny kolor, kiedy reszta powierzchni była jasna. Więc obszar nazywał się Pustka, a nie Pallet Town. Dupa, nie Pustka, przecież tu było łóżko i telewizor. Może zrezygnowała z gry z powodu tej dziwnej zmiany w świecie? Niejakby miała pojęcie, jak długi jest Leaf Green? Och tak, prawie zapomniałem wspomnieć. Nie grała tutaj żadna muzyka. Do czasu, kiedy obligatoryjnie usłyszysz motyw z Lavender Town. Nie mogę się doczekać. Przed opuszczeniem łóżka nacisnąłem przycisk Start, żeby otworzyć menu. Okazuje się, że miała Pokémona, więc sprawdziłem, jakiego dokładnie wybrała startera. Oczywiście mogłem ją wcześniej wypytać o szczegóły jej zniechęcenia co do gry oraz tego, co tam konkretnie robiła, ale widać, wolę wsadzać nosa do prywatnych spraw moich znajomych. Tak prywatnych, jak ich starter wyboru. Dla mojego zaskoczenia ona miała aktualnie Eevee na 10 poziomie, którego nazwała Loneliness. Dobrze, że to nie jest Totodile, bo bym zabił. Wiem, że Eevee jest niemożliwym starterem. Nic nie jest niemożliwe dla randomizera przepana, ale ja nie mogłem przeoczyć tego, że w słowie brakowało E, żeby oznaczało Loneliness. Może nie wiedziała, jak napisać Loneliness. Dobrze, że jeszcze nie zdecydowała się na napisanie swojej pasty, bo jestem pewien, że to by było niezłe arcydzieło. Domyślam się, że tak było w tym przypadku, ponieważ nie była zbyt dobra w pisaniu. Skąd ja to znam?
Ach. Po dalszym przeszukaniu Ivy wyglądał na smutnego. Całkiem inaczej od wesołego uśmiechu na jego pyszczku. Był żywiołu natura. Że co? Lonely natura, okej. To być bardzo dobrze napisać. Jego ataki przedstawiały się tak. Tackle, Screech, Grudge i Nightmare. Co w 75% jest zmyślone, bo Ivy z tego wszystkiego może nauczyć się tylko Tackle. No ale hej, randomizer ci wszystko zrobi. I tak wiem, to jest kartridż, a nie ROM, ale równie dobrze nasz protagonista mógł zrobić jakieś technologiczne czary-mary i wsadzić tego ROMa na nośnik. Co by oznaczało, że ta pasta jest jednym wielkim spreparowanym bullshitem. Ale wiemy wszyscy, że to jest jeden wielki spreparowany bullshit, więc czytajmy dalej. Opuściłem łóżko i skierowałem się w stronę TV. W sumie to też dziwny jest fakt, że on tą grę miał od samego początku, no bo w końcu jak można pożyczyć komuś cokolwiek, jeżeli się tego nie posiada? I nawet nie kwestionuje tych dziwacznych wydarzeń. Nacisnąłem przycisk A, żeby zobaczyć, czy gra działa. A czy fakt, że możesz sterować twoją postacią i zbadać statystyki twojego Pokemona, nie jest wystarczającym dowodem? I działał! Oh my god, no kto by przypuszczał? Tekst mówił. Nie jesteś tutaj chciany. Cóż, czy nie jest to niemiłe? No właśnie, nie będziesz nic tu insynuować głównemu bohaterowi tych choler na grozę spóki Gastlim w środku. Ponieważ nie mogłem robić nic w innym pokoju poza schodzeniem na parter i wracaniem, a jedyną rzeczą w pokoju jest TV. Dodajmy też, że w TV pewnie leciały reklamy jak zwykle. Ale zaraz, czy łóżko też nie jest czasem przedmiotem, który tutaj było w tym całym domu, więc tutaj nam nie kłam, okej? Ponieważ... A nie, to czytałem. Z wyjątkiem, że teraz płytki na podłodze ukazywały się w słowo idź. Idź gdzie? Do toalety? To by był problem, ponieważ w Pokemonach mało kto ma toaletę w domu. Praktycznie nikt. Sprawdziłem TV i tekst mówił. Nie zostawiaj mnie. Cóż, i tak musiałem iść stąd, ponieważ nie było nic do roboty w tym nudnym pokoju. No i także dlatego, że jestem skurwielem z kamiennym sercem. Więc idziemy na południe do Pallet Town. A czy to nie jest czasem pustka czy coś? Opuściłem dom, ale zamiast być w Pallet Town, znalazłem się w jakimś dużym, mglistym miejscu. Zostawcie w spokoju Silent Hill, do cholery jasnej. To biedne miasto nic wam nie zrobiło. Ono chce tylko terroryzować Jamesa Sunderlanda i parę innych osób. Otaczająca mnie trawa była czerwona, no bo zielona trawa jest tylko mitem. A dom, który opuściłem, był ucięty w połowie i pokazany tylko z dolnej części. No to gratulacje dla architekta, tylko czekać, aż deszcz się rozpada. Dookoła były bramki, które uniemożliwiały mi wyjście, a muzyka, która grała, zwykle grała w opuszczonych mieszkaniach. Czyli co, wuwuzele czy coś? Była tu także ścieżka prowadząca na wschód. Przed wyruszeniem wschodnią ścieżką zorientowałem się, że tutaj są tutaj tabliczki informacyjne. Kto by przypuszczał, w Pallet Town tabliczki informacyjne, jak można tego nie zauważyć? Podszedłem do tabliczki i nacisnąłem przycisk A. Dobrze, że nie kliknąłem. Przynajmniej to jest dobrze zrobione. Pokazał się tekst. W. Dziękuję bardzo, to była bardzo pomocna informacja. Była też inna tabliczka na południu, ale nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ uniemożliwiały mi to bramki. Wędrowałem ścieżką coś około 8 sekund. O nie. Kiedy pojawił się NPC. Zdawało się, że on stoi na bramce, a jego ciało jest czysto białe z otwartymi ustami i krwią spływającą z jego oczu. Serio, więc będziemy podążać tą drogą. Jak miło. Sam widok straszy. Jeżeli ma się, kurde, mentalność pięciolatka. Jeśli mogę tak powiedzieć. Bo pikselki są takie straszne. Podszedłem do niego, aby nawiązać z nim kontakt, a on powiedział: nie możesz zrobić lepiej? Czy on wyśmiewał mnie? Tym źle napisanym zdaniem? Jak śmie! Cóż, niezależnie od tego kontynuowałem podróż ścieżką. Otaczająca mnie trawa stała się czarna, ale ścieżka była czerwona,
bo palety kolorów w creepypastach są ograniczone tylko do tych odcieni. Doszedłem do końca dróżki i znalazłem tam małe drzwi. Zaraz, Audacity, dobra, jest git. Wszystko widzę. Więc coś tam, co tam... O kurde, zminimalizowałem trochę okienko i się popieprzyło. Chwila, moment. Doszedłem do końca dróżki i znalazłem tam małe drzwi. Tutaj byłem. Po przejściu przez nie byłem jak gdzieś poza mapą. Znalazłem mały, podobny do szkoły budynek. Tylko nie korps party! W którym nie było czarnej tablicy. Bo w końcu czarna tablica jest taka charakterystyczna. Tylko ławka z książką na niej. Podszedłem do ławki i sprawdziłem książkę. On był bardzo samotny, jego oczy wypełnione smutkiem czyniły mnie tak bardzo chorym. Tak bardzo raniącym. Chciałem mu pomóc, więc zrobiłem. Mogłeś wziąć aspirynę i byłoby po problemie. Nie miałem pomysłu, co autor chciał przekazać przez tę książkę, więc wzruszyłem na to ramionami. Meh. Były inny biały NPC stał obok biurka, bo wygląda na to, że zmyślam wszystko na bieżąco, więc podszedłem z nim porozmawiać. Był taki miły. Jego uśmiech, jego śmiech, powiedział. Kefka? Opuszczając dom, jestem z powrotem na poprzedniej mapie. Miło wiedzieć, że szkoła zmieniła się w dom. Autor pewnie chciał tym pokazać, że szkoła jest jak więzienie i uczniowie chcą jak najszybciej wrócić do domu. Ale teraz jestem na południowym terenie, do którego nie mogłem wcześniej dotrzeć. Wędrowałem południową ścieżką, aby znaleźć kilka wyblakłych liter przy bramie, a po jej drugiej stronie było 5 białych npycy. Litery ułożyły się w słowo przyjaciel ze znakiem zapytania nad piątym npycy. Oto, proszę państwa, zżynka z Lost Silvera. Przyjaciel? O to pytały. No nie, no na serio? Dopiero teraz skojarzyłeś fakty? Ktokolwiek, kto pytał, musiał mieć przyjaciela. Albo powiedział to słowo od tak sobie. Z kontynuacją podróży na południe czerwona trawa stawała się ciemną czernią. A czy ona już wcześniej nie stała się czarna? Był tam też duży zbiornik wody z zieloną trawą wokół niego. Przestań kłamać! Zielona trawa to wymysł szaleńców, ona nie istnieje. Chodziłem swoją postacią wokół wody i po ścieżce. Na końcu ścieżki były drzwi i dwie bramy po każdej z ich stronie. Hej, a kiedy w końcu stanie się coś ciekawego? To w końcu Pokémon Leaf Green, a nie symulator chodzenia, kiedy będzie jakaś walka do jasnej cholery. Każda z nich miała dwie litery. Patrząc na te rzeczy, a także na N i O, ułożyłem wcześniej poznany tekst. Przyjaciel? Nie. Co ci pokazało, że poprzedni tekst ma coś wspólnego z tym, co zobaczyłeś teraz? Więc ta osoba lub Pokémon nie miała przyjaciela czy coś takiego? Skąd ci Pokémon przyszedł do głowy? Do tej pory nic nie wskazywało na to, że... Chodzi o poka, do jasnej cholery, one pisać nie umieją. Niektóre z nich nawet długopisu by nie mogły utrzymać. Ja pierdzielę. Po przejściu przez drzwi znalazłem się w bardzo ograniczonym miejscu z jednym białym NPC stojącym na końcu tego małego domu. Jak to ograniczonym? Że w sensie ograniczonym graficznie? Że niby pustym? Czy może to miejsce było ograniczone umysłowo? Cholera jego wie. Kiedy zacząłem rozmowę z nim, on powiedział: Dlaczego on nie? Cóż, przekonaj się! Ja umieć mówić polski! W tym momencie byłem bardzo przywiązany do tej gry i rozpaczliwie pragnąłem rozegrać ją do końca. No to widać, twoje standardy są bardzo niskie. Wyszedłem stąd i znalazłem się w Pokémon Tower. O, proszę bardzo, a nie mówiłem? Noż kurwa, jestem cholernym Nostradamusem! Lavender Town jest taką samą tradycją jak hiperrealistyczna krew w Soniku EXE. Była tam pojedyncza ścieżka, którą mogłem pójść, z wyjątkiem bariery z kamieni. Było tutaj trzech białych npycy, którzy znajdowali się za barierą z kamieni i byli to jedyni na ścieżce, z którymi mogłem porozmawiać. Odpowiadali... kropka, kropka, kropka. A jak wszyscy wiemy,
Wielokropek jest najstraszniejszą rzeczą, jaką ktokolwiek może do ciebie powiedzieć. Uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, jak tak się stanie. W kierunku końca ścieżki znalazłem jednego NPC, który nie był jednym z tych białych NPC. Był to Blue! Jej! Stał przed złotym nagrobkiem i był naprzeciwko mnie. Szybko, zabierz mu go i sprzedaj na bałuckim rynku. Kiedy próbowałem z nim porozmawiać, on powiedział: nie, nie wierz w duchy. Uciekaj, zanim one cię dorwą. A czy ty sam nie kwalifikujesz się na ducha w tym momencie, ty hipokryto? W końcu stoisz przed nagrobkiem, czyżbyś był martwy czy coś? Nie, jakbyś stał koło niego, no bo w końcu w creepypastolandii to raczej niemożliwe, bo jak ktoś stoi przed nagrobkiem, to oznacza, że jest duchem. Kiedy próbowałem z nim porozmawiać, on po... A, dobra, to nieważne. Byłem trochę skołowany i próbowałem ułożyć wszystkie fragmenty tej dziwnej historii. Poproś o pomoc pewnego detektywa, on na pewno rozwiąże tą zagadkę w Trymiga. Ale teraz chciałem znaleźć wyjście, żeby zobaczyć, co stanie się później. Ponieważ jestem ciekawski i muszę pchać się w najniebezpieczniejsze rzeczy. Opuściłem Pokémon Tower i znalazłem się w Lavender Town. No kurwa, czemu nie chociażby Nimbasa City? To miejsce potrafi być przerażające. Szczególnie kiedy przejedziemy się z pewnym górnikiem w diabelskim młynie. Czemu nikt o tym pasty nie zrobi? Muzyka zmieniła się i nie obchodzi mnie to, że to jest Pokémon Leaf Green i jeszcze Nimbasa City nie ma w tym całym uniwersum. Muzyka zamieniła się na główną muzykę Lavender Town, oczywiście, ale miasto było lekko zmienione. Padał deszcz, a drogi na północ, południe i zachód były zablokowane przez drewniane przeszkody. Przeszukałem miasto, aby znaleźć trzech z tamtych NPC, mówmy na nich duchy, jeśli Blue adresował to do nich. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, nieważne. Jeden z nich był poza przeszkodą, więc nie mogłem z nim porozmawiać. Jeden stał obok Pokémon Center, a ostatni stał obok głównego domu w Lavender Town. Ten obok Pokémon Center mówił: ke, 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 ke. Ktoś tu nie umie udawać kury. Czy nadal będziesz wierzył dzieciakowi, który zdradził Loneliness? To jest to. Znalazłem. Więc Blue zostawił Eevee nazwanego Loneliness. Ale dlaczego? Wow, normalnie dobra robota, panie detektywie. Zasługujesz na Scooby chrupkę. Jednym sposobem na dowiedzenie się tego było kontynuowanie tej gry. Albo pogrzebanie w jej kodzie. No wiesz, skoro sam ją stworzyłeś prawdopodobnie. Wszedłem do domu obok ducha, aby zobaczyć, że zniknęło więcej rzeczy. Była tam Las i Book Catcher siedzący przy stole. Zaczepiłem dziewczynę, a ona powiedziała: ty zboczeńcu, nie dotykaj mnie! To jest przerażające. Gdzieś chcę się wydostać z tego koszmaru. Uwierz mi, ja też, ale odcinek krapów sam się nie zrobi, więc siedź cicho. Podeszłem do Book Catchera. Podszedłem, przepraszam. On powiedział: duchy nie mogą się tu dostać. Zastanawiam się, dlaczego. Czy chcesz zobaczyć, jak twardy może być mój metapod? No ale jak to dlaczego? Przecież nie potrafią otwierać drzwi. Są przeźroczyste, nie potrafią złapać za klamkę. Ale pewnie też nie wiedzą, że potrafią przechodzić przez ściany. No ale zważając na jakość tej historii, to się nie dziwię. Ale czekaj. Tutaj było trzech NPC w domu, ponieważ jestem ślepy i nie zauważyłem tamtego jednego. Naprzeciw okna był męski bohater, Red. Ta, wpierdzielmy tu jeszcze jego, dlaczego nie? Leaf, jesteś w porządku. Nie, nie, nie jesteś. Biegnij, teraz musisz odkryć prawdę. Po komentarzu Reda, źle zredagowanym komentarzu dodam od siebie, opuściłem dom. Następną mapą był Pokémon Fan Club w Vermilion City, z wyjątkiem tego, że nie było tu ludzi. Ale za to była mgła. Vermilion City to pokémonowy Silent Hill, confirmed. But hey, it's just a theory, a bullshit theory, thanks for watching. Moim zdaniem
Dalej grała tu muzyczka z Lavender Town. No bo wiadomo, że tak ciężko jest ją rozróżnić od innych motywów w tej grze i musimy zdać się na interpretację naszego głównego bohatera, bo inaczej byśmy nie wiedzieli. Poszedłem w głąb domu, żeby znaleźć ducha stojącego obok zgrupowania bloków ze ścieżką. Duch mówił, tędy, nie masz innego wyboru. Cóż za prawda, mimo tego, że zawsze mogłem wyjąć grę z mojego Game Boya. Ale nie mam innego wyboru. Muszę iść tą ścieżką. Przeszedłem przez zgrupowanie bloków, ale nic się nie stało i zostałem uwięziony. Czyli wpadnięcie w pułapkę równa się z nic się nie stało. Okej. Okay. Próbowałem wrócić na południe, ale zostałem teleportowany do Pewter City Gym. Dragon Ball normalnie wymięka. Wszystko było w porządku, z wyjątkiem tego, że nie było tu nikogo poza Brokiem. No bo pewnie, czemu by lider miałby nie znajdować się w swojej sali? To przynajmniej oznacza, że mimo tego całego pierdolnika Brok wciąż wykonuje swoją pracę. Mgła jeszcze potęgowała efekt, kiedy podszedłem porozmawiać z Brokiem. Prawda, powiedział zanim zacząłem z nim walkę. O Jezusie Chrystusie! Doszliśmy do połowy historii o Pokemonach i dopiero teraz mamy naszą pierwszą walkę. Teraz to jestem ciekaw, jaki to nonsens zostanie tutaj wpierdzielony. W końcu żywsza muzyka. Nie tak jakbyś wiedział, drogi panie. Brok miał tylko 3 Pokemony na 2 levelu. Okej, w takim razie Brok wykonuje chujową robotę. Jako pierwszego wysłał Bulbazaura, nazwanego Duchy. Dodam też, że nie ma talentu, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Więc ja wysłałem mojego Eevee Loneliness. Łatwo zabiłem Bulbazaura atakiem, więc on posłał Charmandera nazwanego Oszukać. Proces powtórzył się, on wysłał swojego ostatniego Pokemona Squirtle nazwanego Go. Kiedy zabijałem ostatniego Pokemona, prawdopodobnie gaśnicą albo nożem, zauważyłem, że razem mówią. Duchy oszukały go. Nieprawda, tam pisało duchy oszukać go. Naucz się czytać. Z tym wygrałem walkę i Brok mówi, kontynuuj, wręczając mi Boulder Badge. Źle napisane Boulder Badge. I ja wiem, że Brok jest bardzo łatwy, ale to już jest przesada. Ale pamiętajmy o tym Boulder Badge'u. Wypowiedź Broka dobiegła końca z wieloma wykrzyknikami, ponieważ to spamer, a my wracamy do świata. Ke. Leaf otrzymał TM39 od Brok, a Brok zniósł w międzyczasie jajko. Duchy oszukały go. On czeka precz, powiedział Brok. Opuściłem gym i zostałem zabrany do bramy, która prowadzi do drogi zwycięstwa. Wygląda na to, że poprzednia walka była tak mega epicka, że gra pominęła pozostałych 7 liderów. A idź, Elite Four stoi przed tobą otworem. Nie było tutaj żadnych zmian, a ja byłem w stanie przejść przez bramę, ponieważ posiadałem Boulder Badge. No to powodzenia z resztą strażników i z dobrym napisaniem reszty nazw odznak. Opuściłem dom w Fuchsia City, gdzie była umieszczona droga prowadząca do Cycling Road. Wow, to teraz sam autor gubi się z tymi mocami teleportacji. Najpierw byliśmy w Victory Road, a teraz w Fuchsia City i nic między tym wszystkim nie było. Natychmiast dostrzegłem tekst w górnym rogu, ponieważ jestem taki odstrzegawczy, który mówił, zginiesz! A ja zauważyłem tekst w mojej głowie, który mówił, wymyśl coś oryginalnego choć raz. Bo to już się robi nudne. Miasto wydawało się opuszczone. Padał deszcz i brakowało muzyki. Jeżeli chodzi o muzykę, to sądzę, że straciłeś swoją wiarygodność po ostatniej akcji. Idąc na wschód ścieżką widzę 2 duchy. Double spook. Jeden ten najbliżej domu, który opuściłem, powiedział, oddychaj powietrzem, póki jeszcze możesz. Ke. A co, że niby nie będę mógł tego robić, bo przeteleportuję się do jakiejś próżni? Albo ta pasta mnie tak rozśmieszy, że się ze śmiechu zaduszę? Raczej ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. A drugi, twój czas, to już prawie.
Wypierdzielaj mi tu z Clockwork! Ścieżka dalej biegnie na wschód i nie mogę iść na północ, ponieważ kilka wadliwych bloków zagradza mi drogę. Lubię styl, w jakim są opisane lokacje. Żadnych szczegółów co do wyglądu, tylko same ścieżki, to co jest zablokowane i tyle. I nic więcej czytelnik nie powinien wiedzieć. Bo po cholerę pisać spójną historię. Chciałem wrócić na wschód, do bramy miasta, ale stwierdziłem, że jest blokowana przez trzeciego ducha i dziwne znaki. Duch mówił, kiedy znajdziesz prawdę... Zaraz... Jakie znaki? Jak one wyglądały? Jasna cholera, powiedz mi, jestem ciekaw! Ale nie, po cholerę robić historię ciekawą. Po prostu powiem coś i później nie będę do tego wracał, ponieważ... Chuj tam wie... Dołączysz do Loneliness na zawsze i przyznasz, że istniejemy, a ja przyznam, że jesteście bardzo nieznośne. Byście opowiedziały jakiś kawał czy coś w tym stylu, a nie kierujecie w naszą drogę jakieś nic nieznaczące groźby. O ja pierdziele, takie oryginalne, że normalnie aż ziewam. Gdzie jestem? O kurde, połowa dopiero. W sumie myślałem, że wcześniej była połowa. Nieważne. Tak więc no... Przeszukałem okolicę miasta. Nawet nie zakwestionujesz tego, co przed chwilą widziałeś. No ty to jesteś tępy. Żeby znaleźć Blue, stojącego w południowo-wschodniej części miasta. Kiedy podszedłem do niego, on powiedział Leaf. Porzuciłem Eevee po tym, jak mój Raticate umarł. No to jestem ciekaw, co jeszcze zostanie przyklejone taśmą klejącą do tej historii. Może jeszcze Miss Ingno się pojawi. Albo duch Marowaka. Hipno z tej całej kołysanki. Poza tym ty nie masz Eevee, to nie jest Pokémon Yellow. Duchy mnie oszukały. Tak, znalazłem. Tak, sam na to wpadłem. Gra mi nie podsunęła odpowiedzi pod nos, przysięgam. Jeśli Blue jest głupcem... To dalej nim będzie. Dobrze wiedzieć, jaki masz stosunek do twojego rywala. I kontynuując tę historię... Zaraz, i to wszystko taka wielka eureka i to jest jedyna rzecz, jaką wyjąłeś sobie z 4 liter. No proszę, jak jednak nie dorastasz Derekowi do pięt. On przynajmniej miał też imię i nazwisko, nie to co ty. Więc tak, i kontynuując tę historię... Przeszedłem przez jedyne drzwi w tym mieście i znalazłem się w domu, z którego dotarłem do miasta. Tak, to ma wielki, kurde, sens. Wchodząc do domu, zostałem przeniesiony do Pokémon Tower. Wciąż uważam, że teleportowanie się jest zajebistą creepypastową techniką. Po co komu chodzenie i spójność między lokacjami? Niech wszystko dzieje się randomowo. Jestem uwięziony pomiędzy blokami, a wokół mnie stoją 3 duchy. Triple spook. Po tym punkcie już nic się nie działo. Ani nie dało się nic zrobić, więc wyłączyłem grę. Widać, ta twoja rozpacz i chęć dowiedzenia się, o co chodzi w tej grze, nie była aż tak ogromna, z tego co widać. Powtórzyłem się, wiem, ale nie obchodzi mnie to. Kilka miesięcy minęło od mojego spotkania z dziwną grą. Nie wznowiłem rozgrywki, ponieważ wyłączyłem ją i szybko zapomniałem o niej. Ale przecież tak bardzo chciałeś rozwiązać tą zagadkę i teraz niby zapominasz o grze o tak, jakby nic się nie stało. Czy nie jesteś czasem jakąś rybą? Zostawiłem ją w małym pudełku pod moim łóżkiem, ponieważ jestem idiotą i kłamię 24 godziny na dobę. I nie grałem w nią aż do pewnego piątkowego popołudnia, kiedy moja mama sprzątała mój pokój. Wróciłem z uczelni, nie kłam, żeby zastać ją z pudełkiem na moim łóżku. Przepraszam, kochani, nie będę zbyt długo, powiedziała, że musi dalej... Powiedziała, przecinek, że musi dalej posprzątać mój pokój. Ponieważ ja nigdy nie obchodziłem się z odkurzaczem, bo jestem zasranym leniem. Wziąłem pudełko. Przytuliłem mamę i poszedłem na dół, biorąc po drodze mój DS Lite. Usiadłem na kanapie i otworzyłem małe pudełko, żeby znaleźć mnóstwo różnych gier. W którą mam zagrać?
Patrzyłem po pudełku, kiedy zobaczyłem mało zieloną kasetkę pod wszystkimi grami. Kartridż, kurde! To była ta dziwna Pokémon Leaf Green, gra, w którą nie grałem od dłuższego czasu. Pamiętam, że utknąłem w Pokémon Tower, ale chętnie bym w nią zagrał jak za starych czasów. Kilka miesięcy nie jest aż tak dużym odstępem czasu. Po przeminięciu tytułowego ekranu znalazłem nowy plik zatytułowany Sorrow, bo to jest takie mroczne. Z czasem gry wynoszącym 10 minut. Ja jestem pewien, że czytam tą pastę już od dłuższego czasu, więc przestań nas oszukiwać po raz kolejny. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatni plik był zatytułowany Leaf. No ale cóż, tak, nie kwestionuj tego, co się dzieje. Zachowuj się jak debil z ujemnym IQ, którym to jesteś. Zaznaczyłem plik i znalazłem się w grze. Byłem w budynku szkolnym naprzeciwko wschodniej ściany, a górny róg mówił mi, że nazwa mapy była zaniedbanie. Yeah! Był tu także duch stojący na czarnej tablicy. Oh my god, nareszcie dali czarną tablicę w szkole, kto by pomyślał. Zajęło im to tylko kilka miesięcy. Sprawdziłem, czy tam jeszcze Eevee. Czy mam jeszcze Eevee o nazwie Loneliness? Ale zamiast tego miałem Banet o nazwie Unwanted na 18 levelu. Wow, Pokémon z Hoenn! Tych to często nie widuje się w creepypastach. Ikonce Banet brakowało ramienia. Jej prawe oko było czarne, a z lewego płynęła krew. Ponieważ dramatyczny efekt, mam nadzieję, że już się boicie. Ten również wydaje się ponury. Z modest natura. Odmienianie przez przypadki jest trudne i spotkany w znak zapytania na levelu 18. Jego atakami jest Curse i Grudge. No super, to są ataki, których Banet może się nauczyć na wyższych levelach. No ale dobra, przymknę na to oko. Z wyjątkiem tego, że Grudge ma puste ppy. Aha, ma też zdolność Drizzle, która przywołuje deszcz, gdy rozpoczyna się walka. Na to natomiast nie przymknę oka, ponieważ to jest jedno wielkie kłamstwo. I no i wygląda na to, że to jest motyw przewodni tej creepypasty i autor po prostu lubi nam wciskać kit. Rozmawiam z duchem i słychać płacz Eevee, a on mówi, gdzie poszedł Loneliness, kekeke. Myślałem, że za trzecim razem uda się tej grze odwzorować odgłos skóry, no ale widać wciąż nie pojmuje, jak to się robi. Te kilka miesięcy pewnie zmarnowała na robieniu jakichś dureństw zamiast uczeniu się prawdziwych rzeczy, które przydadzą się jej w życiu. Opuszczam dom i jestem w dość dużej strefie. Z bramą otaczającą powierzchnię i trzema duchami na zewnątrz bram na północy. Wszyscy patrzyli na dom, który właśnie opuściłem. Trawa jest czerwona. Tak jak w poprzedniej grze. Jakiej poprzedniej? Przecież grasz teraz w to samo, ten sam kartridż. I znajduję trzy tabliczki i jakiś dom wraz z jednym z tych ludzi, których widać w Pokémon Tower. Jeśli się tak zastanowić. Podchodzę do tabliczki, która jest na lewo od domu i czytam ją. Tam jest napisane, on przyniósł Leaf tutaj. Bez komentarza. Podchodzę do tabliczki, która jest na prawo od domu, a ona mówi, porady trenera. To był mój jedyny wybór. Musiałem po prostu, gdyby to. A na tabliczce na południu widnieje porady trenera. Zostawiła mnie jak również. Człowiek odpowiedzialny za pisanie tych bzdetów ma chyba dyslekcję albo lubi tłumacza Google. Przed przeczytaniem ostatniego znaku zdecyduję się porozmawiać z tą osobą. Ona mówi, Loneliness! I mam możliwość wybrania odpowiedzi, tak, nie. A gdzie jest okoń? Nie mam pojęcia, o co jej chodzi, więc wybieram nie. A ona mówi, nie kłam. Nawet sama gra wie, że autor opowiada same bzdety. Brawo. Próbuję ponownie, tym razem zaznaczając tak. Ona odpowiada, dlaczego? Bo creepypasty nie potrzebują logiki i spójności. Czy nie wiesz o tym, mój drogi NPC-cie? Okej. Zbierzmy to zatem. Zbierzmy co? Leaf również zaniedbała to Eevee, tak jak wcześniej Blue. Pewnie zwal winę na postać. Kto nie włączał gry od tylu miesięcy? Czy tam wieków, czy lat, jak za starych dobrych czasów. Znajduję drugi dom i jestem w Pokémon Center z efektem mgły, bo czemu kurde nie?
Pomiędzy ladą jest Miu i duch, którzy mówią kropka, kropka, kropka. Na schodach prowadzących na wyższy poziom jest męski trener Red. To brzmi trochę dziwnie, ale dobra, tam. Podchodzę do niego, a on mówi kropka, 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 nie znam cię. Co? Poznaliśmy się w Lavender Town. Poszliśmy razem do kafejki, słuchaliśmy koncertu, na którym grał motyw z Lavender Town oraz kołysanka Hipno. Zobaczyliśmy, jak przez to ludzie popełniają samobójstwo, a ty mi mówisz, że mnie nie znasz, ty gburze? Wykorzystałeś mnie! Ja zapłaciłem za to wszystko z mojej kieszeni! Może on tak powiedział, ponieważ Leaf porzucił Eevee i najwyraźniej zmienił płeć. Wchodzę po schodach i zostaję teleportowany do Route 22 na zewnątrz bramy. Brawo! Prawdziwa lokacja, która nie jest miastem. To nie było takie trudne, co nie? Pada deszcz, trawa jest czerwona jak poprzednio. Tytuł mapy to Spójrz! A muzyka zmienia się w tą z opuszczonych domów. Próbuję wejść do budynku ligi, ale drzwi się nie ruszyły. Więc zdecydowałem się iść drogą, która doprowadziła mnie do miasta Viridian. To się nazywa pocałować klamkę. Jestem pewien, że same duchy też by tędy nie weszły. Po chwili pójścia ścieżką zauważyłem tabliczkę. Bo jak wiadomo, najwięcej tabliczek rośnie w Kanto. Gdy do niej podszedłem, usłyszałem płacz Eevee, a tekst pokazał słowa Raticate died! On mnie jeszcze nie zauważył. Rest in pieces, Gerwazy. Twoja waleczność nie zostanie zapomniana. Mur, który normalnie można przeskoczyć ponad ziemią, zmienia się w bramę, a po drugiej stronie bramy literuje się wyraz Spójrz! Taka inna rzecz, którą zauważyłem. Te wszystkie teksty z gry są raz przetłumaczone, a raz nie. To w końcu jak ma być? Albo piszesz po angielsku wszystko, albo tłumaczysz na polski, nie pomiędzy. Ruszyłem dalej ścieżką, dopóki nie dostałem się do obszaru, gdzie bloki uniemożliwiały mi przejście. Na drugiej stronie bramy pojawiło się słowo, które mówiło E. Czyżby Internet Explorer? Trochę dalej na północ są małe drzwi w zboczu klifu, w które jestem w stanie wejść. Jestem w pokoju, w którym centrum płytki wskazują literę E. To ma sens! Za tym wszystkim stoi Internet Explorer, jak zwykle. Tak więc widziałem teraz dwa E. Na północy pokoju zobaczyłem profesora Oaka. Próbowałem podejść za niego. Bądź wziąć go od tylca, jak to zwykle mówią niektóre osoby. Ale on zatrzymał mnie i mówił: Loneliness nie jest jedynym E. I wysłał mnie z powrotem. Oak ma moce teleportacji! Uciekaj, bo znajdziesz się w jego piwnicy. Wróciłem skąd przyszedłem. Uff! A drzwi od jaskini, przez które przeszedłem, ponieważ jaskinie mają drzwi, wskazały nazwę Loneliness. Patrząc na rzeczy, jestem w północnej części Mountain Moon. Ja też lubię patrzeć na rzeczy, by wiedzieć, gdzie się znajduję. Muzyka zmieniła się w ciszę, a jaskinia jest spowita mgłą. Poszedłem na południe, gdzie znalazłem tabliczkę. No kurde, tak jak lasy są porośnięte drzewami, tak całe Kanto jest porośnięte tabliczkami, no ja pierdzielę. I tak jak przy poprzedniej usłyszałem płacz Eevee i pojawił się napis Czuję się bardzo niechciany. Kontynuowałem podróż na południe, gdzie spotkałem Blue. A on powiedział On nie był niczym innym niż przekleństwem. Gdyby był przekleństwem, to nie nazywałoby się loneliness, tylko kurwa. Ekran zaciemnił się, a gdy znowu stał się jasny, Blue już nigdzie nie było. Widać, Blue też lubi przyklejać sobie abrę do pleców i bawić się jego mocami. Postanowiłem zbadać jaskinię, idąc na wschód, o którym mówiłem z Blue. Ale on powiedział tylko coś tam o przeklinaniu. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Ostatecznie pokój zmienił się po tym, jak go puściłem przez drabinę. Zbierając wszystkie informacje, jestem w jaskini ułożonej w ścieżkę o kształcie C. Jak umieścić tu jakieś brzydkie słowo zaczynające się na C? Kiedy podążałem ścieżką, znalazłem trzecie E napisane na ziemi.
W końcu dotarłem do bramy, gdzie wyszedłem z jaskini na drogę, gdzie jedynym wyjściem było podążanie ścieżką na wschód. Jestem otoczony przez nieskończoną ilość ścian zamiast bramek. Ty się ciesz, bo gdybyś wyszedł poza granicę gry, to pewnie by ci się zawiesiła i zwaliłbyś to na spóki duchy zamiast na ograniczenia sprzętowe i w ten sposób narodziłoby się kolejne kłamstwo. Muzyka zaczyna grać podobnie jak w Lavender Town. Spierdalaj. Jest tutaj tabliczka, do której podchodzę. No a co innego mógłbyś zrobić? Podchodzisz do nich przez tą całą cholerną, pożal się Boże, creepypastę. Słyszę płacz Ivy. A tekst pojawiający się na ekranie mówi... Nie jestem przekleństwem. A widzicie, mówiłem. Pod koniec ścieżki znalazłem trawę. Smokeweed every day. I po jednym kroku rozpoczęła się walka. O Jezu, nareszcie! Ivy na 10 levelu wyskakuje na ekranie, ale informacja nie mówi. Dziki Ivy atakuje, ale Loneliness wygląda na smutnego. A co by go pocieszyło? Wpierdol! Właśnie dlatego jesteśmy w walce! Wysyłam mojego banet na 18 levelu, a Drizzle się aktywuje. Mimo tego, że banet ma grać z pustym PP, nie mam wyboru i używam Curse. Unwanted używa klątwy. Wcześniej użyłeś angielskiej nazwy tego ataku, a teraz tłumaczysz go na polski. To jak w końcu ma być, do cholery? Mówiłem, albo to, nie ma pomiędzy. Unwanted chce pokutować za Dziki Loneliness. Dziki Loneliness używa Grudge. Dziki Loneliness nosi swoje emocje. Deszcz dalej pada. Dziki Loneliness czuje męczarnie. Chciałeś powiedzieć, dziki PG czuje męczarnie. Nie jestem dziki. Kiedy już nie mogłem użyć żadnego ataku, walka toczy się dalej. Z tym, że Loneliness wreszcie mdleje z Curse, a oprócz tego mówi, dziki Loneliness umarł! Mój drogi debilny debilu, pozwól, że ciebie oświecę. Dlaczego to, co przed chwilą powiedziałeś, jest jednym wielkim kantem? Otóż, jako że twój banet nie mógł używać innego ataku poza Curse, to by padł w drugiej turze! Kiedy Pokémon Duch używa tego ataku, to odbiera sobie połowę HP i przeklina, w cudzysłowie, przeciwnika, co powoduje, że co turę będzie tracić trochę HP. Ale jako że w pokach musisz coś zrobić podczas każdej tury, a twój pok nie mógł używać gracz i prawdopodobnie nie miałeś żadnych przedmiotów, to byłeś zmuszony do ponownego użycia Curse. I zgadnij, co się wtedy dzieje. No właśnie, pierdzielony kłamco! Zmyślaj dalej, bo mnie to bawi. Mój banet otrzymuje trochę exp, co jest pierniczonym kłamstwem i zostaje wysłany do normalnego świata. Jakiego normalnego świata? Aktualnie pada deszcz, a nazwa mapy to Pokuta. Nie gra żadna muzyka, trawiasta ścieżka znikła. Nade mną są drzwi w ścianie, co jest normalne, a świat zmienił wygląd mojej postaci. Jej ciało jest kompletnie białe, oczy są czerwone i ma czerwone oznaczenia na swoich rękach. Takie oryginalne. Sprawdziłem ikonę trenera, żeby zobaczyć, czy pasuje do tej ikony w świecie. Sprawdziłem moje poki, żeby zobaczyć, że ciągle mam banet, ale ma całe HP. A curse wróciło do 10 na 10, ale gracz ciągle było na 0 na 5. Przechodzę przez drzwi i znajduję się poza Lavender Town, Pokémon Tower. Trawa została zmieniona na czerwoną. Ziew. Ciągle padał deszcz. Ziew. Barierki zamieniły się z drewnianych na białe i były bliżej. Ziew. Pozostawiając mi mniej miejsca do zwiedzania. Zniknęły drzwi do Pokémon Tower. Muzyka grała jak w Pokémon Tower i były tu cztery tabliczki. Trzeba pozbyć się tej plagi w Kanto. Czytam każdą z nich od góry do dołu. Tak jak każdy normalny człowiek by zrobił. A ich tekst jest następujący. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Teraz jesteś przeklęty. Można było uratować nas obu. Czy żałujesz? Zamknij ryj do jasnej cholery. Jak to nie posłuchałeś mnie? Jedyne co robiłeś, to użalałeś się nad sobą, ty cholero. Stereotypowy duch, który nie powie ci, o co chodzi, albo co masz zrobić. Tylko albo będzie ci pierdolił od rzeczy, albo cię zabije.
więc jebać duchy. Pamiętam, że tabliczka przed walką z Loneliness mówiła: nie jestem przeklęty. A przed tym tabliczka oznaczyła Loneliness jako złe przekleństwo. Nasz detektyw Mamby po raz kolejny w akcji. To doprowadziło mnie do tego, że to Loneliness mówił przez znaki. Jakie znaki, kurde? Te ej i tam dalej, nie wiem, nieważne. Na zewnątrz barierek były trzy duchy i kiedy przeszukałem domy, nie było żadnego z nich, czyli pierdolenie o Chopinie po raz kolejny, że tam gdzieś się teleportuje i jakieś duchy są i tam coś tam robi i weź zamknij ryj. Cóż, w ostatnim domu na południowym zachodzie odkryłem białe płytki układające się w E, napisane na zielonej podłodze. Więc tutaj jest Cubone, który stoi na literze E. Kiedy podszedłem do Cubona i nawiązałem z nim interakcję, on powiedział: czwarta litera E! Cubony nie umieją rozmawiać, one umieją napierdzielać z kości. Opuściłem dom i znalazłem się z powrotem w sypialni, z której zacząłem grę z wyjątkiem braku łóżka i litery V na podłodze. Ale litery V nie było tam od samego początku. Podszedłem do TV i przeczytałem: Eevee, umieść E tam, gdzie należy. Cztery litery E i litera V oznaczają Eevee. Serio, ja myślałem, że to oznacza hamburger. Zszedłem schodami na dół, a jedyną rzeczą w pokoju był inny TV. Podszedłem do niego, a on powiedział: ponieważ telewizory potrafią rozmawiać, ty już nie istniejesz, nie masz celu, ale może możesz poprosić o przebaczenie, bo inaczej ten przerażający Pokémon cię zje. Nawet sam pan zniszczenia i śmierci Jigglypuff by tego nie zrobił. On ma przynajmniej jakieś standardy. Wyszedłem z domu i znalazłem się w Pallet Town. Zmieniło mi ikonę gracza na inną. Teraz są tylko czerwone oczy i czerwone usta. Czyli co, powtórka z Assassin's Creed Unity z czerwonym filtrem tym razem? Naprzeciwko mnie stoją Red i Blue, patrząc na mnie. Ja bym też się patrzył na ciebie, jeżeli bym zobaczył takie przerażające coś. Po raz pierwszy zdecydowałem sprawdzić, czy moja karta trenera się zmieniła. 4 minuty gry, nie ma ikonki. A nazwa zmieniła się z Sorą na Luke. Później sprawdziłem moją drużynę. Eevee na 10 levelu nazwany Pochowany z naturą Modest, która naturalnie nie występuje. Poza tym, że występuje w tej grze, ty cioto. A jego jedynym atakiem jest gilotyna. Okej. Okay. I przy okazji, zżynka z Pokémon Strangled Red, jak miło. Porozmawiałem z Redem, a on powiedział: gdzie jest Leaf? Gdzie jest Loneliness? Przed twoimi oczami, durniu, tylko się im tekstury nie wczytały. Od razu zauważyłem, że Loneliness ma swoją brakującą literę E. Spostrzegawczy jesteś. Później porozmawiałem z Blue, a on powiedział: Leaf poczuła ciężar przekleństwa. To wszystko moja wina. Tuż pod nimi jest tabliczka: o siema, dawno ciebie nie widzieliśmy. I kiedy do niej podchodzę, słyszę płacz Eevee i wyświetla mi się tekst: Loneliness został pochowany. RIP. Jak tylko RIP pokazał się na ekranie, to muzyka i kredytcy z Ruby, Sapphire, Emerald włączyły się. Ponieważ dlatego, że... A ja zostałem uwięziony w tekście i nie mogę go opuścić. No bo jak wszyscy wiemy, z literkami się nie zadziera. Muzyka gra do końca, a po niej jestem wysłany z powrotem do początku gry, gdzie mam Eevee na 10 levelu, nazwanego Loneliness. I tak właśnie kończy się ta pasta. Na końcu mamy tylko drobną wzmiankę od tłumacza. Wiem, że większość pasty wygląda, jakby była wrzucona do Google Translate i tak zapewne było, ale dla efektu, który ta pasta wywołuje swoimi idiotyzmami, nie będę ich poprawiać. No to w takim razie po co ją tłumaczysz? Takie nastawienie nie pomaga takiemu krapowi. Właśnie przez coś takiego pasta dostanie negatywne punkty za pisownię i logikę, bo została przetłumaczona przez osobę, która ma to gdzieś. A jakby było inaczej, to przynajmniej można by było zaznaczyć taki drobny pozytyw, że przynajmniej krap został dobrze napisany. To by prawdopodobnie nie naprawiło całości, ale cholera, przynajmniej to byłby jakiś plus.
I być może cała historia byłaby łatwiejsza do zrozumienia. No ale dobra. Wróćmy do niej. Co tam miało... Co to miało do cholery być? Nie mam do cholery pojęcia, co się tutaj stało, bo wszystko było tak pogmatwane. Najpierw protagonista dostaje z powrotem grę, którą pożyczył od swojej koleżanki. Potem dzieją się w niej dziwne rzeczy, a sam główny bohater niczego nie kwestionuje. Mimo tego, że to jest jego gra. Potem przenosimy się do gry, w której to wydarzenia są zmyślane na bieżąco. Najpierw się teleportuję do mojego domu, a potem z niego wychodzę i widzę dróżki i czerwoną trawę i pierdyliard cholernych tabliczek, które roznoszą się jak jakieś chwasty. A potem teleportuję się do Lavender Town i tam są te duchy i są straszne i czegoś ode mnie chcę, ale chuj wie o co chodzi temu małemu zjebowi. I znowu się teleportuję i profesor Oak uwięził mnie w swojej piwnicy rozkoszy i zostałem złożony w ofierze bogowi śmierci Jigglypuffowi. Ja nie wiem, po prostu boli mnie głowa, kiedy o tym myślę. Chyba pójdę się zdrzemnąć. To był PG. Do następnego razu.